serdecznie w kolejnym odcinku. Przeprowadzimy sesję nocą w nawiedzonym lesie koło Brzeskim w Szczecinku. Chcieliście, już dużo pisaliście komentarzy, żeby nocą odwiedzić, tak, więc dzisiaj oczywiście odwiedzamy go nocą. Mamy SB7 homedycznym, niedługo przyjdzie po 20 maja, jest ten SB7 konkretny już. Już jest zamówiony, więc spokojnie. Zamówiony, realizacja jest, także przyjdzie. No to i co? Będzie zajebiście. Lecim. No to lecim, no to jeszcze ma w sumie kurde z pół kilometra. No, no to zobaczymy się na miejscu. Dobra, to my widzimy się na miejscu, pozdro ziomeczki. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Dobra, zaczynamy sesję w lasu w Szczecinku koło Brzeskim. Przez całą drogę żadnych głosów nie było słyszeć i nagle teraz przed samym wejściem sami słyszycie, że coś tam jest. No ewidentnie, no coś tam tutaj kurde jest. Ciężkie powietrze, kurde, chuj. Przychodzimy z szacunkiem do tego miejsca. Chcielibyśmy się skomunikować, pogadać z tobą. Nie zrobimy ci żadnej krzywdy. Chcemy ci pomóc. Czy w tym miejscu się znajdujesz? Słyszałem kobietę! Podaj imię! Gorąco się zrobisz. Słyszałem imię Wojtek, potwierdź! Ilu was jest? Nie widać. Tylko tutaj będzie widać. Możesz podać liczbę? Ilu was jest tutaj dzisiaj z nami? Nie wiem, nie usłyszałem. To są głos mężczyzny cały czas. Czekaj, daj, wyczekaj. Chcesz przyjąć? Trzymaj. No, ciebie. Tomasz, a ja będę się oświetlał. Mężczyzna, możesz się przedstawić? Devil? Czemu Devil? Devil. Powiedziałaś Devil czy Devil? Gdzie jest kurwysyn? Gdzie jesteś? Gdzie się znajdujesz? Czy możesz się ujawnić? Nie. Dlaczego nie? Radio. Czemu nie chce się ujawnić? Podaj jakiś powód. Sorry, ale siedzisz mi poczek trochę. Ktoś cię tu trzyma? Kroki. Kroki z tamtej strony. Kto jest tutaj z nami? Słyszałem kroki. Jak mi się gorąco zrobiło, człowieku. Serio? Tak. Gorąco mam się zrobiło? Jest w chuj zimno. Strasznie. Mężczyzna, powtórz. Czy jesteś mi w stanie ci pomóc?
Nie krępuj się! Czy w ogóle ktoś jest z nami? Straciliśmy kontakt tutaj. Chodźcie wyżej. Wyżej pójdziemy. Ale mnie oślepiłeś. To czekaj, to masz ten, tego kamerę. Wiem, że ja coś tam podziałam. Może czekaj. Będzie lepiej. Nie wiem. Ale mi ten? A tak. Czekaj, sobie będę oślepił ten. Kobieta, podaj swoje imię, proszę. Patrz, księżyc, na ten. Ku, ale nie jest pełni, dzięki Bogu. Ale żółty. Artur. Słyszałem imię Artur. Potwierdź. Seba, co widziałeś? Paulina, co tutaj robisz? Jakie masz zamiary? Czy masz dobre zamiary? Tak? Prawda. Bo prawda. Artur, czy to ciebie widziałem przed nami? Artur, czy to ty nas obserwujesz cały czas? Chłopaki tam za drzewami i oświetlam? Nie. Czy mi się zdaje? Pani chyba nie ma, się wydaje. Ilu was jest? Podaj liczbę. Może potrzebujecie pomocy jakiejś? Kurwa? Chyba tak. Czy chyba tak, czy nie? Nie wiem. Czego wam potrzeba? Wichaj z dół! Tak? Ja? Coś w tym stylu, że tak albo ja. Czy tutaj leży jakiś poległy żołnierz? Chciał mnie dotknąć, ale myślę, że to Seba. Kto jest koło mojego kumpla? Ty, sorry, nie, bez kitu, jak chciałem powiedzieć. Ty, Seba, myślę, że ty chcesz mnie kurde dotknąć, tak patrzę. Coś takiego białego, bo ja tak, nie? Ja myślę, że ty kurde jesteś mi dotknąć, bo tak, takie coś było. Bez kitu. Ty, ale ty w ogóle kurwa jest dziwnie. Te dźwięki, tu byliśmy. Co to? Co wczoraj byliśmy? Co to tak ze mną tak? To nie ja. Ty zobaczysz, zrobię sobie. Tak, to ja, spokojnie. Dobra. Obalone. I idziemy dalej. Zobacz. Jezu. Tutaj, chłopaki. Gdzie mamy się kierować? Czekaj, stój, niech powie. Czy mamy iść w lewo? Odpowiedz na pytanie, tak albo nie.
Kobieta, przedstaw się. Co tutaj robicie? Co was tutaj trzyma? Słyszałeś, co powiedział? Właśnie nie zrozumiałem. Niech powtórzy. Czy mógłbyś powtórzyć jeszcze raz? Co mówisz? Mogą to być te. Sarny. Nie wiem. Są niewyraźne, widzisz, tego SB tutaj konkretnej wypowiedzi nie wyłapiesz. Kurwa i chuj wiesz, oni są tutaj nas czy nie? Czy jesteśmy tutaj mile widziani? Głos jakiś był. Mężczyza, możesz to powtórzyć? Podaj imię. Czy mogę pójść kawałek dalej? Ty słyszysz w ogóle ten sam głos tego mężczyzny i tej kobiety. Coś wam powiem, tutaj się facet powiesił. W tym miejscu z tyłu? Nie wiem gdzie, ale na klęczkach kurwa. Gdzieś tu. W tym miejscu gdzieś się powiesił na klęczkach. Gdzie ty jesteś na to? Czy znajduje się tutaj kobieta i mężczyzna? Nie wiem, ja bym poszedł kawałek dalej jeszcze tam. Zobacz, albo tam, albo tam. Tam? Przodu? Tak, coś do przodu. No, świetnie. O, chyba nie do... A nie. To w ogóle zero głosów, słyszycie? Nic. Przez całe stacje nic. Kurde, tyle bez oświetlenia jest. Tam. Za chwilę się wyciszymy i zobaczymy może coś. Stój. Mężczyzna, możesz podać swoje imię? Cofnij się. Czekaj. No coś odpowiedział, chuj wie co. Jakie macie zamiary? Ukażesz się nam? To sam głos drugi raz. Jak? Raz. Dlaczego? Powiedział nie. Nie? Nie. Ten sam głos był... Nic ci nie zrobimy. Przyszliśmy w pokoju do tego miejsca. Chcemy się z tobą skomunikować. Dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie ci pomóc. Znowu ten sam głos, słyszycie? Trzeci raz już. Zbasowany. Mhm. Czy mógłbyś podać swoje imię? Proszę.
pewnie jest zdziwiony naszą obecnością tutaj w tym miejscu. Może nie chce z nami gadać też. Może, no nie będziemy go zmuszać, tak. I słyszałem. Wyciszamy się na ten, na chwilę? Tak. Okay. Czekaj, kamera. Czekaj, czekaj. Baterię wyjmę. Schowam tego, słuchawki i baterie. Czekaj. To. Dziwnie szyszuje, chłopaki. Chłopaki, może pójdziemy do tego drugiego miejsca, tego drugiego bunkra. Jak myślicie? Tego tam. Ale pamiętasz, że tam byłoby pierw dalej. Wiem. I chuj wie, co to w nocy siedzi. Bo do tego trzeciego na samej górze, że było... Gdzie było wtedy, wiesz, odpowiadał na pytania... Spokojny byt. No ciekawe, czy on tam jeszcze jest, ten byt. Nie wiem. Zależy, w jaki dzień też przyjdziesz, nie? Bo... Ale widzisz, dzisiaj w ogóle nie ma odpowiedzi. To też od dnia zależy. Ja tak myślę, że... Byliśmy przez wczoraj. I zobacz, co się kurwa działo. O, ma nie gałęzi, kurwa? No właśnie. A dzisiaj cisza. Tylko... Szkoda, że nie mamy tego K2. Chcesz kamerować? Na razie kamery, bo nie. Ty w ogóle słyszysz jakieś głosy, to rzeczywiście. Tak, jakieś oznaczenia. Bunkry tam.
Właśnie mi też, więc ci tu właśnie mówicie. Ale w tamtym miejscu powiem, że tak mi się gorąco zrobiło. Sobie też. Nie wiem, jaka to była przyczyna. Może strachu? Nie wiem. Ciężko w sumie powiedzieć, czy to był strach. W sumie już jestem tutaj nie raz. Nie wiem. Ale tutaj po prostu nic nie czuję. Dobra, to my wstrzymamy na razie tego nagrywanie. I udamy się, ale ostro serce. Dobra. My się udamy w następne miejsce tam dalej. To my się widzimy. Dobra. To jest nasz członek ekipy nowy, Seba. A to jest oczywiście Koper. Porobiliśmy zdjęcia w bunkrze. Dzisiaj to cisza, ale wczoraj było łamanie drzew, normalnie jakby z Bartkiem. Mam jeszcze nagrania z tego, jak w ogóle dźwięk był pociągu, gdzie pociąg w ogóle nie jechał. Na pewno to będzie na filmiku pokazane. I tak, no właśnie. Jak twój ten się włączył? I głośnik dwa razy się włączył też. Też to pokażę. Gdzie to było, kurde, niemożliwe, bo to wiesz, no trzeba użyć w sumie siły. Będzie trochę. Będą takie dwa filmiki pomieszane, bo dzisiaj nie ma w ogóle, nie chcą z nami gadać. Ale strasznie się czuję obserwowany. W ogóle kroki słyszymy jakieś rzędy. Dziwnie się w ogóle też poczułem przy tym pierwszym punkcie, gdzie nam się z sobą w ogóle gorąco zrobiło. A mnie w ogóle nie widać, wiesz. A najlepsze było to tutaj, w tym punkcie, jak zrobiłem zdjęcie i orby. Orby? Najpierw jeden, później trzy. Będą na filmie w ogóle te zdjęcia wklejone. Na pewno je wkleję. Więc spokojnie, bo jestem nowym montażystą. Oczywiście. Dobra, ty, my lecimy dalej. No, lecimy dalej. W ogóle ten las się uda mnie do lasy w Rudzie Śląskiej. Jest to taka duża aktywność miejscami, że to nie do opisania po prostu. Sprawdźcie w ogóle sami od 22 do 4 rano. Nie wiesz, no wiecie sami, że nie w każdy dzień możecie zasłabać. Tak na przykład my żeśmy byli wczoraj na sprawdzenie z Koperskim i właśnie było. Będzie połączone właśnie to dwa filmy w jeden. Dobra, to my się widzimy tam gdzieś dalej. Jesteśmy przy punkcie. Czy ktoś tutaj jest? Czy możesz czymś poruszyć? Daj znak, że jesteś w tym miejscu. Przychodzę z szacunkiem do tego miejsca. Chcę ci pomóc. Porusz czymś. Dziwne miejsce, naprawdę. Ktoś tutaj jest. Jeżeli tak, pogadaj z nami. Daj znak, że tu jesteś. Ujawnij się.
Prosimy cię o to. Czuję dziwną aktywność w tym miejscu. Ty? Jakby tam na górze, w tamtym miejscu, albo gdzieś z lewej. To my będziemy powoli kończyć sesję, nie? No, będziemy mieli ciężki i kolejny statyw wyprawy, trochę tam powycinam, tylko fragmenty wrzucę. Seba, chodź tutaj. Seba, wracaj! Słyszę głosy z tyłu. Seba? Ty! Skończyliśmy sesję, nie było dobrych odpowiedzi, w ogóle nikt się nie chciał z nami skontaktować. Jak ostatnio byliśmy, było dużo odpowiedzi, więc to też wrzucimy na ten filmik. Mamy tutaj nowego członka ekipy. Witajcie. Sebastian. Więc kończymy, bo dziwnie jest w tym lesie, w ogóle czuję się taki obserwowany. Bardzo się coś chcesz powiedzieć jeszcze? Ja wam powiem, że z Sebastianem zrobiło nam się tak w chuj gorąco. A mi zimno. To jest nie do pisania. Aktywność tu już na samym wejściu jest. Także polecam wam przyjechać tutaj od 22 do 4 rano. A oczywiście, że pewnie księżyca. Bo najlepiej w sumie, wiesz. Jesteś taka lepsza w sumie aktywność. Ale no nie trzeba. Także zapraszam do Szczecinka, nawiedzonego lasu, Kołobrzyskiego. Znajduje się w sumie koło Tesco. I koło mnie. Także da się trafić. Dobra, śmiechy śmiechami, ale kurwa było strasznie. Dobra, kończymy, odcinek będzie... To my zapraszamy do następnych odcinków, do subskrybowania naszego kanału, do śledzenia naszej strony na Facebooku. Dajcie lajka. Dajcie lajka i no i zapraszamy do oglądania. No, trzymajcie się. Zapraszam na Raska. Trzymajcie się. Już jesteśmy przy bunkrze, tutaj pierwszym przy wejściu. SB7 odpalone, latarki przygotowane. Można lecieć. To co, lecimy, nie? Koper. No, nie ma problemu. Come on, let's go. Tu mamy kamerzystkę. Dzięki. I fotografa, więc jakby coś będzie trochę zdjęć, ja jeszcze kameruję. Przyszliśmy szacunkiem do tego miejsca. Telefon? Telefon. Aha, włączyłeś. Może przycisnąłeś. Nie. Gdzie? Co? Idź. Idź. Nie, to... Samo się włączyło. Nie, to jest tu ten. Co? Przeszło, far.
Kto tutaj jest? Słyszałeś te głosy? Mężczyzna, podaj imię. Przeszło, ja też to słyszałem. Ty jakiś sztększ. No. Czekaj, bo cię straciłem. Nie straciłeś. Ale nie widzę. Nie, chodź tutaj. Podaj swoje imię. Nie wchodź. Bartek, nie wchodź. Cofnijmy się, bo coś tu jest niegrane. Czy mógłbyś podać swoje imię? Proszę. Marian. Marian, co to jest za miejsce? Zabrony? Mhm. No jest noc już. No gdzie tu plecami? Czy tutaj znajduje się kobieta? Tu siedzi. Tu siedzi. Gdzie? No tam, bo słyszałam, nie ma. Ludzie, tu jest coś dziwnego, bo kurwa coś idzie za nami, co nie? Ty, ale tutaj ty kurwa nikogo nie ma. Przeprowadziliśmy sesję do początek dopiero? I bardzo się odpierdala. Jakby... mężczyzna? Stójcie. Nie, nie siedzi w oczach. Sorry. Ty, ciu. Kurwa, tu jest ludzi, słyszałem. No ja też. Kobieta jakaś powiedziała, nie ma. No nie ma. Ty zapytałeś, czy jest tu jakaś kobieta, bo i tu ktoś, tutaj ktoś, tu ktoś musiał coś powiedzieć, że nie ma. Nic mi nie radio. Mam też... Spadaj. Czemu mam spadać? Nie damy się spłoszyć. Nie złudź nas. Nie boimy się ciebie. Chcemy tylko porozmawiać. Wyjdź. Rozumiem, że nas tutaj nie chcecie. Co to? Jesteśmy spadają. Co? Teraz. Patrzcie, porusz czymś. Nie ma... Głośnik mi się sam włączył dwa razy. O. Nic. Miałem taką rozpięte krótkie. O, nic się nie włącza. No nic, trzeba byłoby coś... No nic. Sam się głośnik dwa razy włączył. Nie wiem, policja przyjechała, jakieś kurde dźwięki dziwne. Idziemy teraz z powrotem, bo coś tutaj jest na rzeczy i to grubego. Dobra, może odcinek trafi tylko na Facebooka, zobaczymy. Trzymajcie się. Narazka. Elo?